Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszych Dungeonsów, także witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście na samym początku zostawcie koniecznie kciuka w górę, koniecznie zostawcie subskrypcję i dzwoneczek, no i lecimy z kolejną misją, bo tak jak mówię, musimy troszkę nadgonić, bo z tego co wiem, to wyszło już nowe DLC, także pierwsze DLC do Dungeonsów, także musimy nadgonić z misjami, które tutaj mamy, aby przejść później sobie dodatek. Zobaczcie. Tu jakieś... O, to jest DLC, zobaczcie, to jest DLC. Wow, nawet nie wiedziałem, że takie DLC będzie. Oj, przez przypadek mi się tutaj wyszło, jak tutaj cofnąć. A dobra, okej. Ale tutaj jest DLC drugie i to DLC właśnie zostało chyba odblokowane. Także, zobaczcie, dostępne już teraz, czyli to będziemy mogli odblokować. Na razie niestety nie mogę, także dobra, żebyśmy tutaj nie przedłużali. Przechodzimy do... Okej, także przechodzimy do naszej misji już bez przedłużania, także kaktusowy kanion, lecimy. Aha, miałem poziom trudności, okej. Albo nie, dobra, damy dwójeczkę, bo może być ciężko. Okej, także kolejna przygoda, moi drodzy. Finding the temple, however, is an adventure in its own right. For the entrance lies hidden somewhere in this canyon, a sprawling maze of malevolent mobs and lost secrets. Wow, brzmi ciekawie. Okej, także nowy cel, zasil magiczną latarnię. Okej, czyli musimy to zasilić, tak? Rozumiem, że to było to. I ja sobie zerknę w ogóle w mój ekwipunek, zobaczcie. To są, w ogóle miałem to posprzedawać, zapomniałem totalnie, to już nieistotne. Dobra, także przechodzimy do naszej misji. Mam nadzieję, że będzie ciekawy, bo poprzednia misja była naprawdę mega ciekawa. Oczywiście na początek już pełno tych mobów tu jest, bo jakżeby inaczej. Wiecie co, ja nie wiem, czy sobie nie zmienię tej broni, którą mam obecnie. Chociaż nie, bo łatwo creepery się zabija na odległość. Okej. Ta broń, co mam teraz, jest strasznie wolna, ale za to ma właśnie duży zasięg, także to jest spoko. Wow, co to się dzieje? Bo w ogóle tych ziomków to jeszcze nie widziałem. A, creeper! Oj, zaraz umrę. Tych ziomków to jeszcze nie widziałem, to chyba oni właśnie robią te takie dziwne rzeźby z kamienia. Te takie słupki kamienne, które mnie blokują i w ogóle wybuchają. No spoko, dobra. Owieczki nie będziemy ruszać. I tutaj, wow, to są silne, zobaczcie w ogóle. Strasznie ciężko się je bije. To jakbym wziął sobie ten większy poziom trudności, tą trójeczkę, to mogłoby być ciężko. Także może dobrze, że tego nie zrobiłem, słuchajcie. Okej, TNT wyleciało. O nie, przez przypadek owieczkę zabiłem, ale dobra, życie sobie zregeneruję chociaż. Dobra, trudno. Ale i tak one nie umrą chyba. O nie, tylko zwierzątka ucierpiały na tym. No nie. Dobra, kolejny potwór. Emeraldy. Kolejne małe zombiaczki. Naprawdę, tak jak mówię, mam dużo emeraldów i muszę przejrzeć ten sklep koniecznie, bo chciałbym zobaczyć, co tam jest w tym sklepie. Bardzo mnie to ciekawi, a zawsze o tym zapominam, albo mi się nie chce. W ogóle z procami są ziomki. Taką procę jak ja miał. A nie, jednak ma gorszą, bo tylko jedną strzałem, a ja to mam 5, także jestem dużo lepszy. Dobra, jakieś miksturki. Aha, w ogóle ja zapominam o tych swoich skillach, które jakby mam. Wow, wow, powiem wam, że robi się niebezpiecznie. Pod dwójeczką przecież mamy to. Mamy pod trójeczką to, także powinienem tego używać przy większej ilości mobów. Ale miałem sprawdzić to, co mam tutaj pod jedynką. Wow, zobaczcie, co to robi pod jedynką. Jakiś wybuch. Kradnie duszę czy coś takiego. Chciałbym tego użyć, ale to zanim się teraz zregeneruje, to trochę potrwa. Ale mam jeszcze TNT, także coś tam powinno pozabijać. Okej. Dwójeczka na speeda. I zabijamy, dawajcie tego mojego zombiaka. Dobra, kolejne TNT. Co jest w tej skrzynce? Coś mi wydropiło fajnego. Dobra, weźmiemy to, zobaczymy. Być może będzie to troszkę lepsze. Okej. Czekajcie, ja muszę przeczytać, co to robi. Jak to przeczytać? To chyba w ekwipunku, nie? Żniwiarz. Po użyciu uwalnia duszę w potężnej eksplozji. Okej, rozumiem. Rozumiem. To ma mniejsze obrażenia, mniejszego damage'a robi, ale za to mi się lepiej z tego korzysta. Dobra, wejdziemy tutaj na górę. Mogę skoczyć? Chyba nie mogę. Aha, tam trzeba jakoś górą pójść do nich w takim razie. Okej.
Czyli muszę iść pewnie tutaj gdzieś i zaraz gdzieś będzie wejście. One tutaj zeskoczyć chyba nie mogą tak wysoko. Także ja do nich muszę sam przyjść. Tylko nie wiem jak tam pójść. Czy macie jakiś pomysł? Tutaj jest gdzieś droga. Okej, dobra. Gdzieś tutaj jest droga. Także tędy na pewno się dostanę. Emeraldy, trzeba zbierać. Koniecznie jestem ciekaw jaki tu będzie na końcu boss. Bo bossy są też naprawdę ciekawe tutaj. Na końcu. Okej, kolejny speed. Te są naprawdę silne. Wow, on ma taką jedną strzałę z tej procy, ale pewnie jak z niej strzela, to jak trafi, to pewnie za pół życia. Bo tak jest zawsze. Czy ja tutaj mogę wejść? Halo? Nie, tam gdzieś muszę iść, okej. Bo tu rozumiem, nie przejdę. A może i przejdę? Dobra, czyli muszę pozasilać teraz wszystko. Odejdź ode mnie. Okej, mamy jedną latarnię. Tu jest gdzieś kolejna. Gdzieś tam słyszę coś truchta za mną. Umieraj. Tu u góry jest kolejna latarnia. Okej, druga latarnia. Okej, także mamy trzecią latarnię. Tutaj zakładam, że się idzie do kolejnej. I jest kolejny nosacz. Dobra, jest kolejna latarnia i jest oczywiście... A nie, myślałem, że więcej bije z tej procy, a jednak takich obrażeń dużych nie zadaje. I została jeszcze jedna latarnia, która jest tutaj, dobra. Okej, udało się, nowy cel, znajdź świątynię. Także musimy znaleźć świątynię. Tak jak mówię, bardzo mnie ciekawi, jaki tu będzie finalny boss. Zobaczymy. Emeraldy! Okej, ciekawy teren się zrobił. Co to jest? Zobaczcie. Co to jest? O, dobra. Łatwo poszło w sumie. Te skille są naprawdę przydatne. Okej, zbieramy miksturki, szybkość, cienista forma, jeszcze plus moje buciki, też w ogóle szybkość plus 200%. Wow, creepery. Oj. Te creepery jak wybuchną, to naprawdę dużo życia zabierają. No, ale w sumie się nie ma co dziwić. Jest świnka! Ze skrzyneczką, nie uciekaj. O, jakieś itemsy poleciały, zaraz zobaczymy co tam mam. W ogóle nie mam miejsca w ekwipunku chyba. Czy mam? A tu jest dużo miejsca, okej. O nie, no to będziemy używać. Okej, także zobaczcie, wydropiłem nienazwane ostrze. No spoko, które ma damage'a 14, także naprawdę spoko. Ciekawe jak z szybkością tutaj. Okej, także kolejna skrzyneczka, zaopatrzenie, bierzemy chlebek i bierzemy tutaj strzały. O nie, magowie się pojawili. Magów chyba też wcześniej nie było. O nie, ale chamsko się zamknęło mi przed... Tam jest klucz jakiś w ogóle. No siema. O nie, jeden! Wow, ale to teraz fartem zrobiłem. Tego nie podnoszę, a dobra, sprzedam mu... sklepiku w sumie. Tam u tego ziomka. Okej. Łatwo poszło w sumie. A to... A okej, podniosłem cię. I co ja mam z tobą zrobić teraz? W sumie. Znajdź złoty klucz. Odległa świątynia. A to jest ten klucz, rozumiem, tak? Czy to nie jest ten klucz? Aha, czyli ten klucz tutaj muszę włożyć. Okej. A teraz dopiero znajdź złoty klucz. Tamto to był jakiś taki niebieski. Czyli dopiero otworzyliśmy bramę do świątyni chyba. Okej. O, znowu te latarnie i znowu trzeba otwierać przejścia. No dobra, jak trzeba, to trzeba. Nic nie poradzę. O, jest życie, czy co to? Siła chyba. Okej, spoko. Dobra, szkielety są proste dosyć, także spoko. O, jest złoty klucz. Siema. Mamy złoty klucz. Okej. I co z tym złotym kluczem teraz tutaj gdzieś? Musimy coś otworzyć. Klucz, który żyje, no spoko. Można i tak. Czekajcie, weźmiemy sobie, dodamy ten punkt umiejętności. Mam 3 punkty tej mocy swojej i mogę sobie to ulepszyć. Ja bym chciał to ulepszyć. Grzmot, będziemy pewnie piorunem strzelać. Do drugiego poziomu nawet. Okej, także otwieramy kolejną bramę. Znajdź świątynię, czyli to dalej nie jest świątynia, dalej jakieś bramy otwieramy. Pewnie gdzieś zaraz będzie świątynia i w świątyni będzie jakiś boss. Powiem wam, że te misje są naprawdę fajnie zrobione. O, tak jak mówię, dodałem umiejętność do swojego miecza.
I teraz jakby mam co jakiś czas pioruny. Także to jest też fajne. Wiecie co, zrobimy tak. Nie wiem co jaki czas to się używa. O, ale to jest dobre. To jest mega. Okej, TNT można podnieść oczywiście. O nie, nie miałem tym rzucać. No nie, znowu się zamknęło przed nosem i znowu będzie pełno potworów pewnie. Ale to robi się tak. Oj, nie wszystkich nie zabiłem, szkoda. A ten ziomek, co się tutaj pojawia, to pewnie jest jakiś... W ogóle, o nie, tu jeszcze są. Zakładam, że ten ziomek, co się pojawia, to pewnie jest jakiś boss. Jeszcze? Czy starczy? Jeszcze jedna horda. Oj, powiem wam, że... Masakra. Odejdź. Ale jest dosyć łatwo, także spoko. Może to zależy właśnie od poziomu trudności, jaki wybrałem. Teraz już otworzy się, czy jeszcze? Jeszcze? No nie wierzę. Ile tych potworów tutaj? Dobra, kolejne jabłuszko. Wszystko pozabijamy tutaj, także jest git. Okej, wejdź do świątyni. Udało się, w końcu trafiliśmy do świątyni. I teraz pytanie, co w tej świątyni będzie. Bo zakładam, że będzie się działo. Zaraz zobaczymy. Zwycięstwo? Poważnie, bez bossa? Co to miało być w ogóle? Ale słabo. No nie, zwycięstwo. Słuchajcie, mamy kolejną misję wykonaną, co mnie teraz bardzo zdziwiło, bo myślałem, że tutaj będzie jakiś boss, czyli chyba nie w każdej... O, chociaż jest skrzyneczka, czyli chyba nie w każdej po prostu jakby... Nie w każdej misji jest boss, okej. Dobra, także otworzymy sobie skrzyneczkę i czy coś tu ciekawego wydropiło. Totem osłony. W tym totemie drzemie potężna energia, objawiająca się jako osłona broniąca pobliskich bohaterów. Okej, spoko, spoko, czyli taka tarcza. Okej, także słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek kolejny wam się podobał. Myślałem, że będzie tutaj boss w tej misji, ale coś nie było. Następna misja to będzie kopalnie czerwonego kamienia, także też na pewno się będzie działo. Także mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Trzymajcie się, hej.